Witamy w trzecim odcinku Karetki na ratunek poświęconemu w całości cukrzycy. Tym razem uzyskamy odpowiedź na pytanie, jak należy się zachować w sytuacji, gdy podejrzewamy, że ktoś zasłabnął w wyniku chorowania na cukrzycę. A na koniec druga odsłona, tym razem pikantnych anegdot z ostrowskiego pogotowia. Zapraszamy! Do centrum powiadamiania ratunkowego dodzwania się starszy mężczyzna informujący o zasłabnięciu jego sąsiada. W takich przypadkach nie wiadomo, co konkretnie dolega pacjentowi. Często ma na to wpływ brak wiedzy zgłaszającego o naszych chorobach. Dlatego załoga z lekarzem na pokładzie stara się dotrzeć do potrzebującego jak najszybciej. Na miejscu okazuje się, że mężczyzna jest przytomny i w porę podwyższył sobie poziom cukru. Najważniejsze, że on jest przytomny. 33 w tej chwili, mam 47 już. Idzie do góry. Nie było po, tu już jest 58, nie? Już idzie do góry, bo wziąłem sobie glukagen w nogę i wbiłem, nie? Tak, brał przy mnie w nogę. Zasłabnięcie u chorych na cukrzycę zdarza się najczęściej z powodu niedocukrzenia, czyli hipoglikemii. Spowodowanej po prostu złym bilansem insuliny i spożytych posiłków. No niestety nasz organizm jest na tyle skomplikowany, że mimo nowoczesnych metod i nowoczesnych form insuliny podawanej pacjentowi nie jesteśmy w stanie czasami tego dokładnie skontrolować i uregulować. Jeżeli takie coś się stanie, czyli pacjent zasłabnie, najczęściej wygląda to tak, że oczywiście zgłasza objawy zawrotów głowy, szumów w uszach. Może tak być, że pacjent nagle stanie się nadmiernie wesołkowaty bądź też nadmiernie agresywny. To oczywiście nie są żadne zaburzenia psychiczne wynikające z jakiejś psychozy, tylko po prostu zaburzenia związane z niedocukrzeniem kory mózgowej. I w tym momencie takie objawy jak spocona, chłodna, chłodniejsza troszkę na kończynach skóra, blada, czasami nawet sinawa, właśnie pacjent niespokojny, pobudzony, potem już w następnym stadium podsypiający, ale nadal jeszcze mający z nami kontakt. W tym momencie najważniejszą rzeczą jest podanie pacjentowi po prostu glukozy, czyli słodkiego płynu. Może być bardzo solidnie dosłodzona herbata, może być w sytuacjach awaryjnych zwykła woda z kilkoma łyżkami, wręcz nawet prawie że cukru. Wiem, że to jest ulepek, który dla nas wydaje się niemożliwy do skonsumowania, ale pacjent w tym momencie jak najbardziej będzie starał się to wypić, jeżeli jest uświadomiony, co w tym momencie się z nim dzieje. Nie miałem takiego czegoś nie do cukrzenia, żeby był mokry, tylko po prostu zacząłem tak. Załubię, już się mam rok, taki szybko wziąłem i glukometr. Zdarza się, że zastajemy pacjenta, o którym wiemy, że ma cukrzycę nieprzytomnego, więc w tym momencie niestety w żadnym wypadku nie próbujemy pacjentowi nic doustnie podawać. Żadnego pojenia słodkimi płynami, na siłę, broń Boże, ponieważ grozi to zachłyśnięciem się przez pacjenta i automatycznie bardzo groźnym, trudnym w leczeniu zachłystowym zapaleniem płuc. Także przy braku kontaktu logicznego z pacjentem chorym na cukrzycę absolutnie nic mu doustnie nie podajemy, tylko wiadomo, no już nie mamy innego wyjścia, tylko skontrolować czynności życiowe, czy pacjent oddycha, czy pacjent ma tętno. Jeżeli stwierdzimy, że to występuje, to w tym momencie wołamy zespół pogotowia ratunkowego. Zabezpieczamy pacjenta w pozycji bocznej ustalonej, zabezpieczamy teren wokół, żeby nikt pacjentowi krzywdy nie zrobił, na przykład przypadkiem na niego auto nie wjechało, jeżeli to jest na ulicy, bądź też na przykład na chodniku. Czasami też się zdarza, że ktoś wpadnie niespodziewanie na leżącego pacjenta, nie widząc go po prostu, bo patrzy gdzieś indziej, biegnąc bądź idąc, i czekamy na pomoc fachową. Oczywiście, jeżeli się zdarzy, no to wymaga już dłuższego czasu niedocukrzenia. Jeżeli się zdarzy zatrzymanie krążenia, no to wiadomo, wdrażamy podstawowe czynności resuscytacyjne, czyli masaż serca zewnętrzny i ewentualnie oddech zastępczy w ilości 30 do 2, ale to już są sytuacje bardzo skrajne i na szczęście rzadko się zdarzające. Ważna sprawa też, czasami pacjenci cukrzycy noszą przy sobie w ampułko strzykawkach gotowy preparat zwiększający poziom stężenia glukozy we krwi. Jest to preparat glukagonu.
I warto też zapytać pacjenta, jeżeli jest z nim logiczny kontakt, czy posiada taką ampułkę, strzykawkę przy sobie. Podanie jest bardzo łatwe, podskórne. Zresztą na tej ampułce, na opakowaniu znajduje się bardzo ładna instrukcja, jak to zrobić. Także można śmiało zadać takie pytanie. Czasami pacjent po prostu jest już na tyle słaby i splątany, że najzwyczajniej w świecie może zapomnieć o tym, że to posiada. I warto podpowiedzieć, bo to zawsze oczywiście jest dużą pomocą dla pacjenta, zanim przyjedzie zespół specjalistyczny. Wiadomo, jeżeli wszelkie nasze czynności wykonane u przytomnego pacjenta, czyli podanie słodkiego posiłku bądź płynu, bądź też właśnie wstrzyknięcie ampułką strzykawki glukagonu nie pomaga i nadal widzimy, że pacjent nie jest taki jak zazwyczaj, ten stan się nie poprawia, w tym momencie jak najbardziej wzywamy karetkę pogotowia i czekamy na pomoc. Oczywiście oprócz spadku poziomu cukru u cukrzyków, czyli hipoglikemii, zdarzają się również stany odwrotne, czyli nadmierne stężenie glukozy we krwi pacjenta. Wiadomo, bez glukometru na ulicy nie jest, czy też w domu, jeżeli nie posiadamy glukometru, a mieszka z nami cukrzyk, nie jesteśmy w stanie tego oznaczyć. Ale istnieją syndromy, które pozwalają nam przypuszczać, że to jest właśnie ta przyczyna. W odróżnieniu od hipoglikemii, pacjent, który ma wysoki poziom cukru w surowicy, będzie pacjentem przede wszystkim bardziej podsypiającym. Nie będzie tego elementu agresji, pobudzenia, podniecenia. To jest pierwsza taka cecha różnicująca. Hiperglikemia rozwija się powoli. Nie jest takim stanem nagłym jak spadek. Jest to po prostu powolne narastanie. Objawy narastają spokojnie, czasami przez kilka dni nawet. Przy tym u cukrzyków, którzy są zaadaptowani do dużych poziomów cukru we krwi, może to czasami trwać naprawdę sporo czasu i sam cukrzyk może tego nawet nie zauważyć. My możemy zauważyć, że pacjent więcej pije płynów, ma większe wzmożone pragnienie, oczywiście co z tym związane, natychmiast częściej chodzi do toalety. Dużo siusia, jest tego moczu dużo, nie jest on zagęszczony, także taki objaw różnicujący następny. Co ważne, wyczuwalny jest taki słodko-specyficzny zapach acetonu z ust. To już jest wtedy zapach świadczący o rozwiniętej hiperglikemii związanej już z występującą w organizmie kwasicą. I to wymaga natychmiastowego oczywiście leczenia szpitalnego pacjenta. I w tym momencie, jeżeli mamy podejrzenie, że pacjent może mieć wysoki poziom cukru, jeżeli jest podsypiający, bądź też znajdziemy go nieprzytomnego, postępowanie jest praktycznie takie samo jak u pacjenta nieprzytomnego, czyli sprawdzenie tętna, oddechu, ułożenie w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie terenu wokół pacjenta i bezpieczeństwa pacjentowi. Co istotne, jeżeli pacjent jest przytomny i nie wiemy, czy ma wysoki poziom cukru, czy też ma za niski, to mniejszym złem jest podanie pacjentowi mimo wszystko, jeżeli nie wiemy, tych właśnie wszelkich słodkich potraw, słodkich płynów, bo zdecydowanie mniej toksyczna dla mózgu jest krótkotrwała hiperglikemia, czyli krótkotrwały wzrost poziomu cukru we krwi, aniżeli niestety jego spadek. Spadek cukru jest bardzo, bardzo niestety dla mózgu niebezpieczny i w tym momencie lepiej podwyższyć troszkę ten poziom cukru, jeśli nie wiemy jaki on jest, aniżeli nie podać nic i w tym momencie, jeżeli będzie to spadek, no to nic a nic pacjentowi nie pomagamy, tylko czekamy. A tak to no najwyżej troszkę podniesiemy, no ale to już się mówi trudno, jest to wszystko do wyregulowania farmaceutycznego, insulinoterapią intensywną w oddziale szpitalnym. Także zdecydowanie bez glukometru, jeżeli pacjent zaczyna wykazywać właśnie oznaki jakieś niepokojące w zachowaniu, bądź też słabnie, mówi, że jest mu niedobrze, słabo, zaraz zemdleje, kręci mu się w głowie, to zdecydowanie warto właśnie taką rzecz wykonać. Oczywiście u wszystkich, którzy posiadają w domu ciśnieniomierz, a teraz coraz więcej rodzin ma na stanie właśnie aparat ciśnieniowy, warto skontrolować ciśnienie krwi, chociaż ciśnieniomierze nadgarstkowe lubią czasami się mylić, ale mimo wszystko
Zawsze jest już to jakaś wstępna wskazówka dla dyspozytora pogotowia ratunkowego, ponieważ zdarza się, że u cukrzyków występują również często bezbólowe postacie zawału serca. Także to może w następnym odcinku opowiemy o tych epizodach i jak je ewentualnie próbować rozpoznać i jak po prostu na nie reagować, bo to jest de facto taka jedna z najbardziej podstępnych konsekwencji cukrzycy. On się wystraszy. 150 ratunku. Mimo że ta praca jest bardzo ciężka i frustrująca, naprawdę zdarzają się sytuacje, kiedy pękamy ze śmiechu i dziwimy się, może nie tyle śmieszności sytuacji, ile głupocie ludzkiej, bo tych sytuacji naprawdę jest wiele i praktycznie nie zdarza się dzień, żeby nie było jakiegoś powodu do śmiechu. No niestety, ten zawód związany jest przede wszystkim z cierpieniem ludzi, ale naprawdę to, co ludzie potrafią wymyśleć, to się po prostu w głowie nie mieści. Miałam na przykład sytuację taką, kiedy do kolegi akurat mojego zgłosił się pacjent o 4 nad ranem na oddział ratunkowy. Doktor był bardzo zmęczony, zajęty całą noc z pacjentami. Poszedł już do dyżurki, po czym zawołano go, że zgłosił się młody człowiek z bólami w klatce piersiowej. Doktor wszedł do gabinetu, zastał młodego, 20-paroletniego mężczyznę, siedzącego zadowolonego na krześle z założonymi rękoma, noga na nogę. Na pytanie, proszę pana, co się stało? Odpowiedział: panie doktorze, śniło mi się, że mam zawał i przyjechałem sprawdzić, czy to jawa, czy sen. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o śmieszność, komizm sytuacyjny. Miałam kiedyś dyżur taki bardzo pamiętliwy, z 24 na 25 grudnia, czyli noc wigilijna. Podobna sytuacja, jeśli chodzi o śmieszność, komizm sytuacyjny. Mieliśmy wezwanie do wioski niedaleko Ostrowa pod hasłem "chyba urodziła". Na pytanie do dyspozytorki, o co tu właściwie chodzi, czy to urodziła, czy to jest chyba, więc powiedziała, że nie jest w stanie zrozumieć, o co chodzi, że nie może się porozumieć z tymi ludźmi wzywającymi pomocy. Dlatego kazała nam wziąć ze sobą położną, bo wtedy tak się robiło. Wzięliśmy położną, pojechaliśmy, zastaliśmy sytuację taką. Siedząca młoda dziewczyna, lat 25, w łazience z malutkim dzieciątkiem świeżo narodzonym na rękach, zdziwiona, skąd to dziecko się wzięło w ogóle. Na pewno to ona urodziła, pępowina jeszcze była połączona, łożysko nie było wydalone. Nikt w domu nie wiedział, że dziewczyna jest w ciąży. Ona zataiła przed rodziną. Przy wigilii siedziała ze wszystkimi przy stole. Nikt nic nie wiedział. Urodziła praktycznie bez bólu, bez krzyku. Wydała jeden okrzyk około 4 nad ranem. Notabene dziewczyna dostała w 8 miesiącu ciąży po raz pierwszy pracę, także nawet pracodawca nie wiedział o tym, że jest w ciąży. Mama była ciężko zdziwiona. Tata jeszcze spał w pomieszczeniach na dole, także prosiliśmy, żeby taty nie budzono, że dowie się rano, że został dziadkiem w noc wigilijną. Także to też takie było dosyć komiczne. Z serii takich śmiesznych rzeczy też są przypadki tak zwane ciała obce w różnych otworach ludzkich. Z swojego doświadczenia spotkałam się na przykład z panem, który bawiąc się, nie powiem z jakich powodów, umieścił sobie w odbycie chomika. Prawdopodobnie chciał sobie poprawiać wrażenia. Chomik niestety zdechł. W następnym ekstra odcinku pokażemy akcję uwalniania z auta mężczyzny, który chciał uniknąć zderzenia z sarną.